Cześć, z tej strony Tomek. Pewno no, dawno mi nie było, nie? Ostatnio chyba, jak pamiętam, to była bodajże drożdżówka, nie? Mam nadzieję, że jak ktoś robił, to wam smakowała. Ale powiem tak, no zupy się trochę było, ale chciałem jeszcze coś zrobić, coś takiego właśnie ciekawego. No to troszeczkę potrzebuje czasu, tak około tygodnia, ale efekt jest całkiem niezły. Powiem tak, jeżeli lubicie jakieś szynki dojrzewające, szynki parmeńskie, które są cholernie drogie, lub innego takiego rodzaju wytwory dojrzewające, musicie wiedzieć, że możecie to zrobić niewielkim nakładem kosztów i pracy, coś takiego. U mnie będzie to schab dojrzewający i powiem wam, czas wykonania to jest około tygodnia. Efekty musicie ocenić sami, ale powiem wam, że naprawdę warto. Jedziemy. Kamera akcja 2. No dobra. W pierwszym etapie przygotowania potrzebujemy schab. Potrzebujemy schab. To jest około 1,20 kg. Dlaczego w dwóch kawałkach? No powiem tak. W długich generalnie dłużej będzie dojrzewał, w takich małych na pewno szybciej nam przejdzie tymi ustawionymi przyprawami. Forma z jakiegoś szkła i szklanka cukru. Tak, cukier. Na tym pierwszym etapie będzie potrzebny cukier. Ale zanim obsypiemy to cukrem, musimy ten nasz schabik troszeczkę oczyścić. Także, żeby nie było żadnych jakichś tam błon. Musimy oczyścić ten nasz schabik ze wszystkich, bo on po prostu chodzi o to, żeby on nam szybciej przeszedł. Dobrze, to jeszcze mamy kawałek. No i co teraz? No właśnie, co teraz? Teraz muszę wam powiedzieć coś jeszcze. Otóż konserwantami, które... Proszę tutaj trochę. Znacie konserwanty. No co jest konserwantem? Na tym nasi babci i dziadkowie nie mieli zbyt wiele popisu jakiegoś, jeżeli chodzi o konserwanty. Nie było tego zbyt wiele. Była azotan potasu, czy tam saletra potasowa. No i to było wszystko. Muszę wam powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną, taką ciekawą rzecz, że jeden z konserwantów jest też właśnie cukier. Posypujemy to cukrem. O co chodzi? Tak naprawdę chodzi o to, żeby nasze mięso pozbyło się wody. Całkowicie pozbyło się wody, no całkowicie się nam nie pozbędzie, ale w dużej części ma się pozbyć właśnie wody. I jeżeli się pozbędzie wody, to po prostu ten produkt jednocześnie będzie dłużej nam wytrzymywał. Nie będzie po prostu tam się psuł. Nie? Zobaczcie, na bogato, szlak, trochę ze szklankę, z pół szklanki w zupełności wystarczy. Chodzi o to, żeby go dobrze natrzeć cukrem. Nacieramy go właśnie tutaj cukrem. Jeszcze. I następny konserwantem, który jest, konserwuje nam żywność, jest jeszcze sól. I teraz wam powiem, co za chwilę zrobimy. Takie telewizyjne czary-mary.
na 24 godziny do lodówki. Może być nawet i 48, nic się nie stanie. Wylewamy wodę, przemywamy i zasypujemy solą. Cukier ze konserwantem. A naszym zamiarem jest pozbycie się jak największej ilości wody. I żeby jeszcze nasza, no ten schab dojrzewający, polędwica, nabrały też ładnego smaku. Nabrały ładnego koloru. Nie wiem, że będą takie właśnie intensywnie czerwone, tak jak właśnie są to szynki jakieś tam parmeńskie, szynka szwarzwaldzka i cała reszta jakichś tam wędliny właśnie dojrzewających. Także wkładamy 24 lub nawet 48, nic się nie powinno stać. Na koniec odsączamy. Dobra, spotykamy się za około 24 godziny. Hello, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mój schabik już ma 2 dni. 2 dni leżał w cukrze. Zobaczcie, ile on puścił wody. Zobaczcie. Więc powiem wam tak. To jest woda, którą nasze mięsko puściło. To jest tak. Część z tego, wody na pewno jest woda producenta. No nie oszukujmy się, nie? Producenci nas strzykują. Co teraz będę kolejnym etapem? Umyję ten nasz schabik. Umyję, osuszę i zasypię solą. Ale solą już zasypię na 24 godziny. Kamera, akcja. Dobra. Obmyłem nasz schab z cukru. Teraz go osuszam. O. I za chwileczkę go przysypię solą. I on sobie w tej soli posiedzi jeden dzień. Jeden dzień wystarczy. Cukier go wystarczająco już odwodni. Troszeczkę jeszcze odejdzie nam wody po tej soli, ale na pewno już będzie mniej. Tak jak mówiłem, w cukrze siedziało 2 dni. Raz tylko przewróciłem, zmieniłem, a teraz posypuję. Mam tu pół szklanki soli. Nie wiem, czy to starczy, czy nie. Ale tak obsypujemy dosyć obficie. Potem tą sól znowu zmyjemy. Także będzie nam tutaj właśnie... Sól teraz jest następnym konserwantem, który nam zabezpiecza mięso przed psuciem się. Odwodni nam go też troszeczkę. Nie będę sypał tak cukru dużo, może... A zresztą pół szklanki tutaj soli. Dobra, co jest jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, o której trzeba pamiętać. Robimy to w soli niejodowanej, czyli generalnie staramy się kupić sól niejodowaną, chociaż zgodnie z przepisami każda sól jest jodowana. Niejodowaną, przepraszam, ciężko nam będzie kupić, chyba że możemy kupić sól warzelniczą, która nieraz nie jest jodowana, lub też sól morską. Zdarza się, że też jest niejodowana, nie? W makro generalnie rzecz biorąc, dla detalistów nie jest dla detalistów, i w nosiach hurtowych, jeżeli kupujemy sól, ona jest niejodowana, bo ona jest do dalszego przetwarzania. Dobra, tak oto stanął się schabik obsypany solą na 24 godziny, znowu do lodówki i potem pokażę, co dalej. No dobra, cześć. A więc tak, nasz schabik leżał tak, 2 dni w cukrze, teraz jeden dzień w soli. Po tych 2 dniach, nie wiem czy widzieliście, ile tam było wody. Zobaczcie teraz, znowu się nam wydostała woda. To na pewno woda, ale też i osocze, nie? W każdym bądź razie teraz umyję to, obmyję ładnie i osuszę. Dobra, schab jest obmyty. Powiem wam, że on jest bardzo taki twardy, nabity taki. Nie ma nic w ogóle z sprężystości, bardzo dużo stracił w tej swojej wody. I teraz zaraz go zważymy i powiem wam, jak to mniej więcej wychodziło, bo jak go kupowałem, to miał kilogram 20, no dobra, tam no powiedzmy 10 deko zeszło na jakieś tam ścinki, 100 gram powiedzmy i coś takiego. Ale teraz właśnie zaraz w
włączymy wagę. Moment. Kuchnia wariuje, bo postawiłem na czynniku. Dobra, nie się wyteruje. Jest 0. Kładziemy. I mamy 398 kilo 60. Przepraszam. 967 gram. Czyli mamy około 300 gram mniej. To i tak nie jest źle, bo powiem Wam szczerze, że jak kupimy właśnie jakąś nieraz schab, który naprawdę jest spędzony, to tej wody nam wyjdzie o wiele więcej. Teraz, co będziemy potrzebowali dalej? Te nasze schabiki układamy tutaj i będziemy je opruszali. Co ja może w pierwszej kolejności? Ja bardzo lubię czosnek. Staram się tutaj czosnku dodamy. Granulowany, można też zwykły. Chociaż powiem szczerze, że akurat zwykły to mi się wydaje, że no na pewno by przeszedł też, ale może nie tak, nie? Dobra, mamy czosnek. Tu możemy jeszcze trochę wysypać na zapas. Co ja bym jeszcze dodał? Dodam majeranku. Mam kluczówkę już. Miałem majeranek od mojego brata, który był, powiem szczerze, rewelacja. No ale się skończył. I teraz tutaj, nie za dużo. Dlaczego tak sypię na kupę może? A, co jeszcze? Bardzo ważne. Trochę ostrej takiej chili. Nie za dużo, bo powiem, bo będzie nam piekło. Znaczy się do jakiegoś takiego potrawy. Nie, może tutaj odwrócę na środek, nasypię. Nie za dużo. I zwykłej papryki słodkie. Teraz sobie ją tu ładnie poptoczymy. Trochę nam to bałaganu porobiło. Ja możemy tutaj, a. Tak? Dobra. Bałagan się nam zrobił. I naszą, ten nasz schab, czy jak tam kto woli, polędwicę dojrzewającą. No nie, to nie jest polędwica, tylko to jest schab. Musimy obtoczyć w tych naszych przyprawach, nie? Już nic więcej nie robimy. No bałagan się tam trochę robi na kuchni, ale no co? Niech mówią, nie ma róży bez ognia, nie? Gdzie drwa się rąbie, tam wiewióry lecą. W ogóle pozdrawiam wszystkich wszystkich moich subskrybentów, no wszystkich tych, którzy oglądają. Rozwalił mi jeden komentarz, jak bodajże jakiś Łukasz L napisał, że peklował szynkę i śniły mu się koszmary, bo śni mu się koszmar, że otwiera lodówkę, a tam w lodówce żona pekluje sałatę. Nie? Pozdrawiam. No rozbawi mnie, nie? No w każdym bądź razie mamy tak już na tarty, nie? No ale możemy się jeszcze tu bardziej postarać, jeszcze bardziej naczyć. Tych przypraw mamy tutaj jeszcze trochę. Postarajmy się je wykorzystać. A zaraz pokażę, co dalej. Dobra. No więc co teraz dalej, nie? Co z tym fantem zrobić? No więc mamy taką sprawę, że tak. Co potrzebujemy? Tu stoi kubek, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Świeżo umyte, wyparzone damskie rajstopy. Poobcinane wprawdzie. Ale dlaczego rajstopy? No bo rajstopy są o tyle genialne swoje. No jeszcze odcisnę wilgoć trochę, bo jeszcze wilgoci trochę są. Że one są sprężyste i one nam będą ściskały ten nasz schab. I dlatego one są bardzo dobre, nie? No oczywiście możemy użyć czegoś innego, no gazy lub też jeszcze czegoś innego, ale nie. Rajstopy pod tym względem są po prostu najlepsze. I wkładamy nasz schab. Ściskamy. I tak naprawdę rzecz biorąc, możemy już nawet formować. I możemy właśnie jeszcze zrobić kilka różnego rodzaju warstw tego właśnie schabu. Żeby nam on jeszcze bardziej ścisnął. Chociaż on jest generalnie mały, także nic tutaj za bardzo nam nie ciśnie, dwa razy w zupełności wystarczy. O. I zawiązujemy. Jeszcze
może trochę jeszcze bardziej ścisnę. Czuć, powiem wam szczerze, zapach papryki. Może papryki tak, może nie, ale tego czosnku granulowanego dosyć mocno. Dobra, i mamy taki mały, no. Zrobiła się nam taka malutka polędwiczka, nie? Dobra, to odkładamy. I tak samo robimy z drugim. Z hubem. Może odsączę jeszcze, bo tu nie wiem, wilgoć jest. Tutaj chodzi o to, żeby wilgoć, właśnie tej wilgoci było jak najmniej. Teraz tak, co jest bardzo ważne, bardzo, ale na pewno bardzo ważne. Nie suszymy od razu w dużej, wysokiej temperaturze, bo chodzi o to, żeby najpierw musimy suszyć w takiej temperaturze 15-16 stopni, ja wiem, że ciężko, ale może garaż, może piwnica, no jakieś takie w miarę przewiewne miejsce, nie? Bo o co chodzi? Jak za bardzo będzie sucha temperatura, będzie sucho, to obecnie nam od zewnątrz i cała wilgoć, która jest, którą chcemy, żeby właśnie się, żeby ten schab nam wysechł, stanie nam w środku, bo wytworzy się skorupa. Wolne suszenie w niskiej temperaturze, a potem po 2-3-4 dniach możemy przenieść to dopiero do wyższej temperatury, nie? Też formujemy tutaj. Ach. Formujemy. Dużo tego nie będzie, ale mówię, dobrze, powiem wam tak, nie róbcie, lepiej trochę kupić więcej, zrobić w dwóch porcjach, a powiem wam dlaczego. Bo jak zrobicie w dwóch porcjach, jedno zjecie, druga jeszcze wisi, a jak zaczniecie, to już znika. Także nawet nie doczeka Andrzejek. No, tak, raz to można przewiązać i teraz drugi raz znowu. I niech to sobie powisi, no powiem tak, ja się podaję po 5 dniu, czyli 5 dni sobie wisi, po 5 dniu już niestety poddaję się i jem. Można też dłużej, ale mówię tak jak mówię, warunkiem jest tego wszystkiego to, żeby to wisiało na początku w niskiej miarę temperaturze, w przewiewnym miejscu, a potem dopiero w jakieś miejsce przewiewne. Tak to właśnie wygląda. Ja zaraz tu zawieszę, mam taką małą kotłownię, w niej jest przewiewnie i chłodno. Tam sobie powisi, dzisiaj jest piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa. No, widzicie, już minęło kilka ładnych parę dni, no kiedy to kładłem, piątek, minęła sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, czyli 6 dni. 6 dni, powiem wam szczerze, że jak wącham, ładnie pachnie, ładną konsystencję ma, twarda jest, taka sprężysta, mocno, mocno sprężysta. No i czas tutaj zrobić tutaj próbę. Bo powiem wam szczerze, że ja już nie mogłem doczekać. Miałem zrobić to w ogóle w środę, no ale mówię w środę nie miałem czasu, a po drugie mówię, jak ten jeden dzień poleży więcej, może to inaczej stanę, jak jeden dzień poleży więcej, to też się nic więcej nie stanie. Tak wygląda nasz schabik, proszę zobaczyć. O. Tak wygląda. Nie widać żadnych śladów zepsucia. Dosyć ładnie pachnie, lekko czosnkowo, czyli tak jak powinno być. No i teraz co? Bierzemy się za krojenie. Zobaczcie, tak to mniej więcej wygląda. Pokażę może. Tak. Smakło. Nie bym to nazwał. Może jeszcze raz. Nie bym to nazwał. Może jeszcze raz. Odkroję. Przestawię kamerę.
czym ten smak przypomina. On przypomina kiełbasę polską. Dosyć słony. Ale tak akurat. No, to jest dobre, pan. Nie mogę się nagadać. Jest kiełbasę taką polską, a skrzyżowanie z szynką szwarzwaldzką. Dla mnie bomba. I uważam tutaj, że następnym etapem, uwieńczeniem tego dzieła jest taka bułeczka z taką szyneczką, polędwicą, schabem, petarda. Trzeba cieniutko po kolei z tego względu, bo to jest, nie jest ona tak się nierwi, nie jest już takiej mięso bardziej ciągnące. Jeżeli ktoś lubi właśnie szynki dojrzewające, to konsystencją, tak jak mówię, jest, ma taką właśnie zbliżoną do szynek parmeńskich, no są dosyć ciągnące. Także uwaga. Petarda. Polecam każdemu.